Witajcie, witajcie bardzo serdecznie. Sylwek z tej strony. Wraz z Łukaszem chcemy Was zaprosić na rozmowę z redaktorami jednego z czasopism poświęconych komiksom w Polsce. Czasopismo o intrygującej nazwie Akt. A z nami są Krzysztof Hurski. Cześć, witam. Piotr Wojciechowski. Halo, cześć. Oraz Michał Gasewicz. Obecny. Witam Was, panowie, i bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za wspólną tutaj rozmowę. Akt to tylko pewna niewielka część nazwy waszego czasopisma, jak się okazuje. Co prawda to są tylko trzy litery, ale one skrywają sobie coś więcej. I chciałbym teraz pokazać naszym widzom informacje ze stopki redakcyjnej. Zobaczmy, co tutaj się skrywa w stopce. Mamy oficjalne pismo Asocjacji Komiksu w Toruniu Akt. Redaktor numeru Krzysztof Hurski, skład Piotr Wojciechowski, korekta Michał Gasewicz oraz współpraca nieobecny z nami Wojciech Łowicki. No właśnie, mamy nazwę Asocjacja Komiksu w Toruniu Akt. Asocjacja no, ma wiele znaczeń, sprawdziłem i jestem ciekaw, skąd w ogóle się wzięła ta nazwa? Bo Akt no, to będzie skrót, prawda? No, jeśli chodzi o nazwę, to musimy się cofnąć do roku 2000, kiedy tutaj w Toruniu zaczynaliśmy działalność skupieni wokół Tomka Marciniaka. Małym sumptem, znaczy po prostu ze względu na brak jakichś dużych środków na takie rzeczy, postanowiliśmy robić imprezę komiksową, bardzo malutką, to była giełda komiksu. Jednodniowa impreza, której towarzyszył z reguły zaproszony gość. I przy okazji drugiej tej imprezy w lipcu 2000 roku, przed oczywiście, wpadliśmy na pomysł, że to może zróbmy sobie magazyn komiksowy. No i dałaby się nazwa. Zaczęliśmy właśnie myśleć, żeby to była Toruń w nazwie i trochę jakby sztuka i trochę... Oczywiście komiks musi być w nazwie. No i wiadomo, jeśli chodzi o Kajtę, to rozwinięcie było proste. Brakowało nam tylko rozwinięcia do A, że ówczesny redaktor magazynu, Wojciech Neumann, jest nadal fanem piłki nożnej, to od razu wpadł mu do głowy pomysł, że A to może być asocjacja. W piłce nożnej raczej nie brakuje takich właśnie takiego słowa w nazwie, w wielu nazwach federacji. I także asocjacja nam podpasowała, było rozwinięcie skrótu, więc akt jak najbardziej nam została, że dodam, że w tamtym czasach takie krótkie nazwy, zależało właśnie nam na krótkiej nazwie, dodatkowo jeszcze skrótowej, ponieważ to nie tylko magazyn komiksowy, ale też grupa, którą tworzymy, a w tamtych czasach właśnie było kilka magazynów czy zinków, które właśnie zinów, właśnie takie krótkie, chwytliwe nazwy. Kuku, GB, Crackers, tak wymieniając dla przykładu. Piotr, chciałbyś coś dodać? Ja jeszcze może dodam, że nazwa Akt miała mieć też taki charakter delikatnie erotyczny. I w pierwszych numerach Aktu były też erotyczne rysunki Charlotte Paweł, był Dariusz Rzejmo, erotyczny i... A teraz w zasadzie wracamy do tego tematu, tylko tak okazjonalnie przy numerach specjalnych. Mhm. No tak, to jeśli chodzi o nazwę, to tak w dużym skrócie byłoby tyle. To, co powiedzieliście, że pierwszy numer aktu pojawił się w 2000 roku. Tak, sprawdziłem, konkretnie w lipcu. Więc już minęło 22 lata. I mamy do czynienia z też rocznicowym numerem 30. W późniejszym czasie chciałbym jeszcze też i porozmawiać o 30 numerze,
Ale tak zauważyłem też pewne różnice, patrząc na informacje o pierwszych numerach i o tym, z czym w tym momencie mamy do czynienia. A mianowicie te pierwsze numery, no to był format A5, stron 24. W tym pierwszym numerze, wiecie, kto za okładkę odpowiadał? Pamiętacie? Nie mówmy na głos. Tutaj będzie się oczywiście wyświetlać. Tak. To już wiadomo kto. I ogólnie od początku to byłeś ty, Krzysztofie, i Piotr, tak? I ty też, Piotrze, też byliście obecni. Znaczy z naszego składu tutaj obecnego, bo tak, było osób więcej. Oczywiście, oczywiście, ale tutaj właśnie z obecnych osób te dwie już się pojawiły od samego początku. Podzielcie się jeszcze właśnie swoimi wrażeniami. Jak w ogóle wspominacie te początki powstawania aktu? Czy było łatwo odnaleźć się na rynku? Czy odbiorców można było bardzo szybko zainteresować takim czasopismem jak akt? Jak to wyglądało? Ja może powiem, że mnie w ogóle w tamtych czasach nie obchodził rynek. Ważne, że w ogóle wydaliśmy jakiekolwiek pismo. Ja byłem zachwycony. Mhm. Przecież kserówka, format A5, 20 kilka stron, wewnątrz materiał o takiej sobie jakości, a po prostu no, nieopisana radość z tego za tym szła. Ciężko mówić wtedy o rynku komiksowym, na pewno nie w takiej mierze, jak jest obecnie, a już tym bardziej o jakiejś szerokiej dystrybucji. To był zinek, który był tworzony z czystej pasji robienia w ogóle czegokolwiek. Tak jak Piotr mówił, mieliśmy radochę, że nasze prace są kserowane wtedy oczywiście. W jakichś tam iluś tam egzemplarzach można, ktoś może je sobie przeczytać. I to była radość w ogóle samego tworzenia. A o samej dystrybucji, no to jak tak cofamy się pamięcią, no to jedynie podczas giełd, potem jak ukazywały się jeszcze recenzje w magazynie komiksowym Akuku, to była możliwość zamówienia u Maćka wysyłkowo tych dostępnych numerów. Tak, wiem, że pamiętam, że jednego roku czy dwa lata z rzędu pojechaliśmy do Łodzi chyba, nie? Mieliśmy tam się Piotra. Tak. Także ewentualnie jakaś sprzedaż ze stolika i to było wszystko, tak? To nic więcej. Także no, sama radość tworzenia. No, to były pierwsze, tak jak mówisz, kierowane rzeczy, które można było od nas dostać. No, kto kupił wtedy, teraz jest milionerem, bo te pierwsze numery schodzą po kilkaset złotych na, przynajmniej kilka lat temu taka aukcja była i te pierwsze numery zostały sprzedane. Tak, no tak właśnie było. Znaczy tylko dodam jeszcze, że tylko trzy numery w ciągu naszej historii formatu A5, bo od numeru trzeciego już przerzuciliśmy się na format A4. I potem jeszcze nam się zdarzył numer 7, ale to już jest inny. Numer 7 w formacie A5 nam się zdarzył. Właśnie, jeszcze taką ciekawostkę w sumie może w tym momencie podzielę się taką ciekawostką, że chociażby w jednym z takich największych sklepów, gdzie sprzedaje się komiksy, za kilka dni odbędzie się premiera aktu numer 3. Tak, ja nawet widziałem podczas MF-ki, widziałem się z wami tam na stoisku, też figurowało w sprzedaży. To znaczy, jeśli chodzi, mówisz o tym sklepie, nie wiem, czy możemy mówić. Tak, chyba Gildia, na Gildii widziałem. No to gildia.pl, no to po prostu premiera, bo u nich dopiero za te kilka dni będzie dostępny. Mhm. A tak to no, jedziemy, mamy już ten numer w sumie od początku września. A nawet krótko wcześniej, jeszcze w sierpniu, bo nam drukarz zrobił miłą niespodziankę, wyrabiając się dużo przed terminem. Tak, to jest reedycja numeru 3. Jest już dostępna. To jest magazyn, może Piotr opowie więcej, bo w sumie jest głównie on pracował nad tym numerem, jeśli chodzi o przygotowanie go. Oddam Piotra. Ja powiem historię z tym numerem związaną, ponieważ kilka lat temu złapałem grypę
i jadłem gripeksy, które mają bardzo dużo kofeiny i z nudów nie wiedziałem, co zrobić, więc stwierdziłem, że zremasteruję trzeci akt, czyli poskanowałem to, co dało radę, odzyskałem z tego starego numeru, a to, czego nie dało rady, to w inny sposób udało nam się zdobyć. Jedną stronę nawet Michał wyciągnął z biblioteki, tutaj z UMK. A na przykład okładka została narysowana od nowa, ponieważ była trochę w tragicznym stanie w tym oryginalnym numerze. I to był taki zalążek do tego, żeby to było kilka lat temu i ten pomysł tak stał w jakimś zawieszeniu. No a teraz z okazji 30 numeru stwierdziliśmy, tak, trzeba to uczyć. Mhm. Właśnie tutaj Michał też wymieniony, był kłopot z jedną stroną komiksu właśnie, nie mogliśmy dostać jej od autora, ponieważ już nie miał, a odbijanie z kserokopii, robienie skanu z kserokopii byłoby, no, miałby się z celem, jeśli chodzi o jakość, ta jedna plansza odstawałaby od reszty materiału. Właśnie Michał tutaj mrówczej pracy dokonał i wykopał dla nas w bibliotece archiwalny numer magazynu Puls, dobrze mówię, nie? Puls. Takiego toruńskiego magazynu, gdzie właśnie ten komiks też się ukazał i skanował, może coś więcej do Michała w takim wypadku. Był tam lepiej wydrukowany po prostu i udało się w ten sposób lepszą jakość uzyskać tego komiksu. No ale poza tym Piotr zrobił właśnie tą pracę taką całą, że zeskanował te wszystkie strony i zdobył te wszystkie materiały, ale w trakcie, gdy zaczęliśmy składać ten numer i zacząłem robić korektę, jak się przyglądać tym stronom, to wyszło właśnie, że w kilku miejscach te literki są mało czytelne i że teraz przydałoby się to zrobić jednak komputerowo, więc zaczęliśmy te literki wymieniać. Potem się okazało, że jeszcze warto gdzieś tam trochę wyostrzyć, gdzieś tam jakieś tusze poprawić i tak naprawdę właśnie jeszcze, mimo że już wszystko było gotowe, no to jeszcze tam dużo pracy trzeba było dołożyć, żeby to skończyć, więc to taka właśnie nie do końca reedycja, ale taki remastering rzeczywiście, nie? Bo tam chcieliśmy, żeby to wyglądało tak bardziej przypominało to, co robimy teraz w magazynie, chociaż no i tak, no właśnie jakość tych prac, no widać, że trochę inne rzeczy publikujemy teraz niż wtedy. Mhm. To takie dodatkowe w takim razie pytanie, czy poprzestaniecie na zeszycie numer 3, czy nabierze to jakoś większego rozpędu i skoncentrujecie się też na innych archiwalnych numerach? A myślę, że takie pytanie też mogłoby się cisnąć waszym czytelnikom. Życzymy Piotrowi choroby, ale tylko przed nami. No, tak krótko powiem, to taki będzie trochę papierek lakmusowy, nie? Bo dużo osób nas pyta o wznowienia i tak dalej, no ale czym jak będzie odebrany ten numer? Mhm. Czy będzie po prostu warto, żeby potem kolejne, bo jednak to jest troszeczkę tak, jak Michał powiedział, to tak się mówi, że tylko zeskanować tego, ale jak trzeba to zrobić dobrze, to jednak trochę pracy wymaga. Także zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie, zostanie odebrany ten numer. Ponieważ no tak jak wspomniane, to są inne rzeczy niż robimy teraz. Mówimy Piotreka, bo Michał, to cię. No i też ta reedycja powstała trochę z tego powodu, że chcieliśmy w jakiś sposób uczcić ten 30 numer, że udało się dobrnąć tak daleko, więc jakby to było z okazji właśnie takiego okrągłego numeru, żeby zrobić taką trochę wycieczkę w przeszłość, więc następne reedycje to może 40 albo 50 dopiero. Dobrze, za chwilę przejdziemy do zaprezentowania poszczególnych tutaj tych i numerów i tego, co w sobie wskrywają, ale oddam teraz głos Łukaszowi. Ja się chciałem dopytać was, jak długo trwają prace nad kolejnymi numerami, ale jeszcze dodatkowe mam pytanie, jak wy szukacie twórców nowych?
do kolejnych numerów. Czy to oni się głównie do was zgłaszają? Czy wy, nie wiem, się odzywacie, bo znaleźliście jakiegoś ciekawego twórcę w sieci? Jeśli chodzi o czas pracy nad numerem, no to zbieramy materiał tak z deadline'em na około półtora miesiąca przed premierą. No potem zaczyna się mrówcza praca, korekta i składanie. Także no tak ściśle już tak, że siedzimy w sumie, to trzeba powiedzieć, że miesiąc to musi być, prawda? Także miesiąc czasu, żeby to przygotować już i poskładać, przygotować plik do druku. A jeśli chodzi o autorów, to też mogę wam się wypowiedzieć, to w początku tak jest i mam nadzieję, że długo tak zostanie, że trzon materiału pisma należy do aktowców, czyli trzeba być w grupie, żeby się u nas zostać opublikowanym. Także tutaj właśnie jest największa liczba, jeśli chodzi o osób publikujących, to właśnie z grupy. Ale oczywiście nie zamykamy się tylko we własnym sosie. Staramy się zapraszać oczywiście autorów spoza. Czasem udaje nam się naprawdę zaprosić sławy komiksu. No ja tutaj powiem, że przecież nigdy nawet wydając w 2000 roku, nigdy nie przypuszczałem, jak działaliśmy w 2000 roku, nie przypuszczałem, że uda nam się publikować razem z Grzegorzem Rosińskim, z Zbigniewem Kasprzakiem, Jackiem Skrzydlewskim. No to były dla mnie wtedy to nazwiska nieosiągalne. Tadeusz Baranos. Że już wtedy nawet udało nam się część tych marzeń spełnić. Ale oczywiście możemy też się cieszyć, że współpracują z nami autorzy, którzy teraz są na fali. Patryk Nowacki, Michał Śledziński, Robert Adler na przykład. Także mógłbym tutaj długo wymieniać. Jeśli chodzi o zupełnie nowe nazwiska, to z reguły to są osoby, które się do nas same odezwały, zgłosiły i przysłały prace, które stwierdziliśmy, że warto pokazać. Tak to wygląda. Czym się cechuje ten periodyk? Czym się cechuje akt? I co prawda ja mam tylko trzy numery, tak? Mam 28, 29, 30 i już zauważyłem pewne pojawiające się działy. I jakie to są działy? Zobaczmy. Na pewno mamy publicystykę. W każdym z numerów zobaczymy komiksowy przegląd kwartalny. Czyli mamy tutaj informacje o pojawiających się nowościach, tak, pewna forma recenzji, a także kolejny dział nazwany z archiwum TM Semik. W każdym numerze on jest. Jest tutaj sporo ciekawej publicystyki, sporo tekstów. W jednym z numerów zauważyłem wywiad z Marią Rostocką. Obszerny artykuł Michała Siromskiego Narodziny ikony, geneza fenomenu Spidermana, więc też i w każdym numerze znajdziemy naprawdę fantastyczne teksty o legendach. Tak? Tutaj mamy Spidermana, gdzieś mieliśmy jeszcze o historii pewnej kradzieży, fałszywej dłoni i bardzo mokrych pocałunkach. Więcej nie zdradzam. I także, co jest, myślę, lwią częścią każdego z numerów, to już nawet zdołaliście sami zauważyć, komiksy i jeszcze raz komiksy, mnóstwo ilustracji, mnóstwo artystów, więc ja nawet tutaj nie śmiem wszystkich wymieniać, bo nie straciłoby też i czasu i obawiam się, że mógłbym kogoś pominąć. Ale dobrze, że wy tutaj wspomnieliście, że angażujecie, czy zapraszacie i te zaproszenia też przyjmują takie osobistości właśnie jak Rosiński. Tak, więc też w ostatnim numerze 30, fenomenalna, moim zdaniem, fenomenalna galeria, która tutaj się od razu rzuca w oczy, jest właśnie związana tematycznie właśnie z 30. rocznicą waszego czasopisma. I są tutaj same sławy, tak?
nie pokażę też za dużo. Chociaż i tak tutaj mnóstwo. O, Grzegorza Roszyńskiego. Przepiękna, przepiękna ilustracja. Czy moglibyście chociażby opowiedzieć taką ciekawostkę, jak wam się udało na przykład z Grażyną i Zbigniewem Kasprzakami tutaj poprosić o taką ilustrację, albo właśnie Grzegorza Roszyńskiego? W początku czytając stopkę wymieniłeś Wojtka Łowickiego, który współpracuje z nami i mamy to szczęście, że Wojtek praktycznie jest na stopie przyjacielskiej z dużą częścią tych autorów. Także no tutaj prosiłem go właśnie, żeby odezwał się w naszym imieniu między innymi do państwa Kasprzaków czy do Grzegorza Rysińskiego. Stąd efekt te ilustracje. To ja może w międzyczasie powiem w ogóle, co przyświecało tej galerii. To są autorzy, którzy u nas już byli i których poprosiliśmy, żeby po prostu stworzyli fanart do naszego magazynu. I jak na pewno już mieliście okazję zwrócić uwagę, to są tam klasycy polskiego komiksu, znani twórcy, ale też debiutanci, którzy u nas dopiero stawiali swoje pierwsze kroki. Także nikogo po prostu nie wywyższając, zamieściliśmy wszystkie te prace w naszej galerii 30 razy AK. A na przykład państwo Kasprzakowie pojawili się u nas przy okazji 23 numeru. Tak, jest to program teatralny, który został w zasadzie wydany no prawie 1:1, bo on miał troszkę większy format, a z powodów technicznych trzeba było go odrobinę pomniejszyć. I on też był w wersji kwadratowej. I no, tak jak widać właśnie, został w ten sposób wydany. Jest to dodatek do 23 numeru aktu. Jeszcze wracając na chwilę do publicystyki, bo też o tym w sumie nie wspomniałem, że nasi koledzy i koleżanki z AKT to nie tylko rysownicy czy scenarzyści, ale także publicyści. Także mamy to szczęście, że współpracujemy z takimi osobami jak właśnie jak Pa Sokołowska, który odpowiada za tekst właśnie przytoczony tutaj o filmach ze Spider-Manem. Michał Siromski, który właśnie napisał do numeru 29 chyba najdłuższy tekst, jaki wydrukowaliśmy o właśnie ikonie, o Spider-Manie. Czy na przykład Szymon Guminik, który jest odpowiedzialny u nas za dział recenzji. No i Dawid Śmigielski, piszący stały dział z archiwum TMSemik. Trzeba zaznaczyć, że po prostu każdy z nich pisze w tym, w czym się najlepiej czuje. Także tutaj akurat jeśli chodzi o Spidermana, no to od numer 29 poświęcony Spidermanowi, no to każdy dostosował się to, co ma napisać właśnie do tematyki numeru, ale z reguły piszą po prostu o to, co im najbardziej leży, to, co chcieliby napisać, to, co im chodzi po głowach. Tu jest siedzący obok Michał Gasewicz, także zajmuje się publicystyką. Akurat w ostatnich numerach nie było nic od niego, ale na przykład nieco starszym, tegorocznym, numerze zero, wydanym przy okazji Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej, tam można na przykład dość fajne rzeczy znaleźć od Michała. Michał, oddam ci głos, opowiesz. Tak, ja jak piszę to jakieś takie około komiksowe rzeczy, raczej bardziej humorystyczne niż poważne, czyli do tych numerów zerowych to piszę takie polecajki, jakie piwo można wypić do komiksów, bo też się piwem zajmuję, więc łączę pasję. No a tak to mi się zdarza napisać jakąś relację na przykład z imprezy, czy jakieś no, takie humorystyczne rzeczy typu jakiś list od czytelników czy coś w tym stylu. Ja może się spytam cię, Michał, czy w nowym numerze będzie relacja z MFKiG? Koniecznie.
Tak, to jest też stały punkt grudniowego numeru. To już odhaczę to pytanie, bo też chciałem zadać. Relacja z... Dobrze, czyli już wiemy, że w grudniowym akcie pojawi się relacja. Tak, ponieważ w którym? 28, to też był grudniowy, również pojawiła się, tutaj mamy, relacja z 32 Międzynarodowego Festiwalu. Tak, więc to wszystko jest. Super. Czyli od razu wiemy, że w grudniu pojawi się 31 numer. Mamy nadzieję, że uda się wszystko dopiąć i w grudniu ukaże się numer nowy. Mhm. Mamy taką tradycję, że w grudniu, znaczy generalnie mamy taką tradycję, że wydajemy numer z jakiejś okazji zazwyczaj, właśnie, żeby to było przy okazji festiwalu, żeby mieć premierę na festiwal. Kiedyś mieliśmy numer na Kopernikon, gdy mieliśmy udział w giełdzie, na przykład, czy żeby mieć na Dwutakt premierę, ale to jakby nie zawsze też się uda połączyć ze sobą to wszystko. A grudniowy numer jest w grudniu, dlatego że z okazji właśnie świąt robimy sobie taki prezent, że wydajemy numer właśnie taki gwiazdkowy, gdzie staramy się skupiać na naszych właśnie autorach z grupy. No, przy czym no też w tych ostatnich latach już też są też komiksy od autorów właśnie spoza grupy, ale to właśnie taki bardziej nastawione na naszą działalność grupy. Tak, bo w sumie też nie padła ta informacja, ale myślę, że w tym momencie to będzie oczywista. Akt jest kwartalnikiem, czyli pojawia się co 3 miesiące. Nieregularnikiem, rzekłbym bardziej. Mhm. No tak, tak. Może tak tylko wytłumaczę, że staramy się wydać 3 numery w roku i ostatnimi laty jeszcze dochodzi numer zerowy. Pierwszy numer w roku maj-czerwiec, drugi przy okazji łódzkiego festiwalu, no i trzeci numer w grudniu. No właśnie. Mhm. Ale w tym roku wydaliśmy już 4. To jest wyjątkowy. Jak dobrze pójdzie, to ten rok będzie mi naprawdę wyjątkowy, ponieważ w tym roku ukaże się 5 numerów aktu. 3 regularne, ten zerowy na festiwal, Podlaski Festiwal Sztuki Komiksowej, no i wznowienie już wspomniane numeru 3. Mhm. Czyli rekordowy rok. No, nie zapeszając, bo jeszcze ten grudniowy się nie ukazał. To teraz przejdę do swojego pytania. Ze swojej strony chciałem się zapytać, jak w ogóle wygląda dystrybucja aktu, nakład i sprzedaż i który z numerów się najlepiej sprzedał w historii? To znowu pytanie w sumie do mnie. Mówić. Jeśli chodzi o dystrybucję, no to dystrybucja jest własna. Jeździmy po festiwalach tutaj w Polsce. Co roku jesteśmy, dzięki uprzejmości Łukasza Kowalczuka, u niego na Rumia Comic Conie. Na festiwalu w Łodzi staramy się być na festiwalu komiksowa Warszawa. To mamy jeszcze takich stałych punktów. A, no Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej od kilku lat też odwiedzamy. W tym roku też jeszcze byliśmy w Krakowie w marcu, jeśli dobrze pamiętam. Także no jeździmy z magazynem po Polsce. Gdak, ale w tym roku nie było Gdaka. Tak, ale Gdak jeszcze, obecne edycje, zeszłoroczna była ostatnia, jeśli się nie mylę, to też byliśmy i tam. Także no, a my komu możemy swoją pracę. Także jeździmy. Można nas dostać w sklepie Róbmy Dobrze i na gildia.pl. Tam też jesteśmy w sumie stale. Mhm. A jeśli chodzi o najpopularniejszy numer magazynu, to zdaje się, że to będzie cały czas numer 24. Tak. 24 to był numer poświęcony, nasz pierwszy 80-stronicowy numer. Czy numer, który miał tyle stron.
I to był numer poświęcony Tem Symikowi, 30 lat od powstania tego wydawnictwa. To i on się spotkał no, naprawdę z fajnym odbiorem, z fajnym przyjęciem. Mieliśmy mnóstwo fajnego materiału, tutaj będę zachwalał, ale numer nam się naprawdę udał, bo porozumieliśmy się na przykład z Markiem Wróblewskim i specjalnie dla nas przygotował, wybrał z nadesłanych listów, bo to w sumie długa historia, tak pokrótce, ogłosiliśmy wcześniej konkurs na listy, tak jak kiedyś listy publikowane na stronach klubowych w zeszytach TM Semika, że dostaliśmy trochę tych listów, Arek Wróblewski wybrał jego zdaniem najfajniejsze, pisał do tych listów odpowiedzi i my je zamieściliśmy w magazynie, nagrodziliśmy oryginalnymi komiksami, tak jak to było te lata temu w Semikach, ale tego materiału było naprawdę sporo i publicystycznie i rysunkowo nawiązywaliśmy w komiksach do tego wydawnictwa. Nie tylko dlatego oczywiście, że cały czas u nas się dział ukazuje z archiwum TM Semik, ale mieliśmy tego materiału naprawdę sporo. Chłopaki dodadzą. Kto z nas się wychowywał na tym wydawnictwie? Pewnie dlatego też mamy no, takie miłe skojarzenia, no ale poza tym jeszcze tym, co Krzysiek wymienił, no to rewelacyjna okładka pana Kulki, nawiązująca do Spidermana, wywiad z Marcinem Rusteckim, też komiks był jego, nie? To też właśnie dla fanów TM-sami rzeczy. Ciekawa, jak wygląda właśnie jego obecna działalność. A w ogóle jeszcze, co ciekawe, były karty z postaciami też nawiązujące do tych serii komiksowych i właśnie na przykład miał Grabasz, czy Szczur Teodor miał swoją taką kartę postaci. Historia Semika w okładkach. Tak. No, tak. Więc tak. Bardzo dużo ciekawych rzeczy. I wywiad z tą panią, która robiła liternictwo w TM Semik. To chyba też jakaś taka niezła gratka dla fanów TM Semik. Super. No właśnie, ja chciałem jeszcze się zapytać, czy jest szansa na dodruk kiedyś tego zeszytu, tego numeru, bo ja polowałem na niego, mi się nie udało, a chętnie bym go kupił, jak się będzie kiedyś tam w przyszłości dodruk. Czy jest jakikolwiek szansa na dodruk? Właśnie Piotr go szuka wśród swojej kolekcji, żebyśmy mogli pokazać okładkę. No właśnie. Jak pokażesz do kamery? Tak wygląda właśnie. Okładka numeru. Będzie do druk. Nie mówię, że nie, ale nic nie będę obiecywał, nie będę żadnych terminów, datami nie będę sypał. Nie lubię potem się takich rzeczy wywiązywać, jak się mówi. Tak, karta postaci. Karta postaci, tak jak miało to miejsce w Semikach, że niektóre postacie, szczególnie te Marvela, prawda, miały swoje karty, tak my to też zrobiliśmy na swoją modłę. I mało tego, jeszcze oczywiście, o tym numerze można by naprawdę było długo opowiadać, bo między innymi zebraliśmy naszych polskich superbohaterów w tym numerze, także ukazał się u nas Wilku, Batman, chcę sobie przypomnieć, przepraszam. Tak, z takich super naszych superbohaterów to chyba Batman właśnie i Wilku. Także cały numer był tak naprawdę jednym wielkim hołdem dla wydawnictwa. Nawet w okładce zrobiliśmy specjalnie taki sam podobny błąd, czy widać, żeby było nawiązanie tego pierwszego Spidermana, jaki ukazał się w Polsce. Właśnie i konkurs był. No. O, konkurs był. To Michał może opowie. Proszę bardzo. Tak, to też długo się nad tym mówiliśmy, jak to zrobić. I chodziło o to, żeby był konkurs z kuponami, tak, że trzeba uciąć róg i wysłać na karcie pocztowej ten wycięty róg. No, po burzliwych naradach wyszło, że nie zrobimy tego kolekcjonerom i nie każemy ucinać rogów.
i była naklejka po prostu, można było odkleić i wysłać. No i przyszły karty pocztowe ze zgłoszeniami na konkurs. Główną nagrodą był Cinquecento, tak jak oryginalnie w TM Semic. I Spider-Man wylosował zwycięzców i tam w następnym numerze była relacja właśnie z losowania i zdjęcia też osób, które otrzymały nagrody, więc tak, taki hołd właśnie prawdziwy. Dodam tylko, że ten Cinquecento to był model 1 do 43, chociaż podczas jednego z naszych spotkań tak sobie pomyśleliśmy, że może kogoś obdarować rzeczywiście samochodem, prawdziwym samochodem, no ale to był to, na szczęście tylko na pomysłach się skończyło. Pamiętając, ile ci zachodu zajęło sprowadzenie tego modelu, to prawdziwy Cinquecento jest łatwiej zdobyć. Tak, bo to miał być dokładnie te Cinquecento w szarym kolorze, także ten model taki był no, problematyczny, żeby go ściągnąć. A to się zapytam, jakaś gala była, rozdanie oficjalnej tej nagrody, danie samochodu z kluczykiem? Niestety, no był taki pomysł, żeby tak zrobić, ale akurat numer 24 przypadł na pandemię, akurat w tamtym czasie. I także losowanie też było i wręczenie było tylko zdalne. Pocztą zdalne, tak. No ale był taki pomysł właśnie, żeby też tak zrobić. No niestety. Ja tylko dopytam się w takim razie, jeżeli mogę pozwolić sobie na takie zapytanie, bo mówiliście też o dystrybucji. A jaki w takim razie jest nakład numerów? Ponieważ nie pamiętam, chyba to było w maju albo w czerwcu, kiedy nawiązałem kontakt, ponieważ chciałem właśnie zamówić numery aktu, tu jest 28-29 i chciałem zamówić wcześniejsze i się okazało, że już nie ma. I tak się zastanowiłem, jaki jest nakład tych numerów? Można zdradzić? Nakład inaczej, startujemy od 200 egzemplarzy, a potem w zależności od zainteresowania robimy po prostu, dodrukowujemy, ewentualnie nawet wprowadzamy zmiany, tak na przykład w przypadku numeru 27, ja tak patrzę porozumiewawczo na Piotra, ponieważ tutaj może on opowie tutaj historię numeru 27 i zmian, jakie tam wprowadziliśmy. No tak, bo 20 numer to jest ten z tytułem Romkiem i Atomkiem. O tak, dokładnie. I odkryliśmy, że Michał odkrył, że jedna z plansz, kolor tej planszy był nadrukowany jako odbicie lustrzane. Dopiero to Michał odkrył po wydrukowaniu naszego numeru i stwierdziliśmy, że do druku naprawimy ten błąd, ale jeszcze dodam, że jakby no nikt, to było tak trochę trudne do rozszyfrowania, że to jest to odbicie lustrzane, ponieważ nawet w wydaniu Egmontu, tym grubym takim kolekcjonerskim, ten tytuł jest identycznie wydany, też z tym źle nałożonym kolorem. Tutaj Krzysiek chyba ma wersję dobrze zrobioną. To ta plansza. Tak, to jest ta czerwona plansza. To jest ta plansza tutaj. I już tutaj jest bo mnie nie słychać pewnie. Nie, chciałem powiedzieć tylko, że to jest ta plansza tutaj pod moją ręką. Tutaj już jest to wydanie z właściwie obróconą, właściwie ustawionymi kolorami. Mhm. I chyba jeszcze ten numer miał najwięcej takich, ponieważ jeszcze artykuł Michała Sieromskiego jest w drugim, w dodruku jest wzbogacony o kilka ilustracji. Tak, bo tam zabrakło. Bo z jakichś tam powodów brakło. Dobrze. Łukaszu? Kilka dni temu pojawiła się, otworzyliście wernisaż prac twórców związanych z aktem. Jak wspominacie to wydarzenie i z jakim spotkała się to wydarzenie z rozgłosem? Coś więcej możecie o tym powiedzieć? Okej, to ja teraz poopowiadam. Myślę, że zaskakująco dużo ludzi przyszło i nawet przyszły takie osoby jakby po prostu gdzieś chyba, którzy dowiedzieli się, że jest taki wernisaż i
Toruńscy komiksiarze, o tak. Było też dużo artystów publikujących w akcie, taka ekipa nasza aktowa. Nie cała, ale no na pewno więcej niż połowa osób. Co tu dodać? Było wino. Nie wiem, czy to jest ważne, ale było wino i kanapki. Kanapki. Czyli dobrze się bawiliście. Wino było... Tak. Wino się... kilka kanapek zostało. A... Tak, no to jednak wszystko. Ci, którzy wypili wino, potem jedli kanapki. Całość chyba trwała niecałe 2 godziny, więc całkiem nieźle. To był taki dobry pretekst do tego, żeby się spotkać i porozmawiać o komiksach. Tworzyły się takie grupki i wydaje mi się, że rozmawiali o komiksach. Nasza grupka. Myślałem, że powiesz o tym, jak wyglądał dobór prac na wystawę, no bo ty zajmowałeś się złożeniem tych wszystkich plansz, no i stworzeniem też katalogu tej wystawy. Czyli losowo, po prostu wziąłem ten. Nie, żartuję. To nie. Nie, spotkaliśmy się. A w zasadzie tak, dobór prac był cały, ponieważ spotkaliśmy się jednego dnia na takim celu, żeby wybrać pracę do katalogu i na wystawę. A przy okazji zrobiliśmy fotokomiks, który taki remake komiksu z grabarzem, który się ukazał w reedycji 3. numeru. Byliśmy go w wersji fotograficznej i może się ukaże teraz w 31. numerze. A co ciekawe, to był komiks, który działo się... Oni się spotkali, trzech kumpli, grabarz, jego dwóch, spotkali się latem, żeby obchodzić Święto Bożego Narodzenia i to też było lato i było bardzo gorąco i my się ubraliśmy w te kufajki różne. Lało się z nas i w takim klimacie właśnie było robione zdjęcie. Mhm. Tak, bo już zrobiliśmy kiedyś taki fotokomiks bazujący na komiksie, który Piotr narysował wcześniej. Tak, Bigos, on się pojawił w Zerowym chyba, tak? Czy... Zerowym był, tak. No, tylko że... Drugiej. To pracując właśnie nad tym remake'em trzeciego aktu, tak pomyślałem, że no, prace Piotra obecnie są w zupełnie innej stylistyce i fajnie by było, gdyby narysował to teraz na nowo, szczególnie, że też już miałeś okazję kilka swoich prac narysować na nowo, ale z jakiegoś powodu nie chciałeś tego zrobić. Na szczęście kolega Michał Lewski, tak mi się wydaje, że to on wpadł na komiks, to zróbmy fotokomiks. No i tak, no to... To będzie fotokomiks Wigilia. Mhm. Koniecznie, musi być. To nie odpuszczę. Grudniowy numer. Jeszcze chciałem dopytać odnośnie zerowego numeru, bo mnie interesuje, czy to była inicjatywa chyba, jak zaskoczył nas wszystkich lockdown, tak? Dobrze kojarzę? Czy to była planowany numer? Nie, no wszystkie numery są planowane, to zawsze tak jest. Ale tak, rzeczywiście, pierwszy numer, pierwsza zerówka, Piotr, czy mógłbyś ją wyciągnąć? Pierwsza zerówka właśnie była rozdawana przy okazji Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej, który odbywał się zdalnie. Jeśli się nie mylę, odbywał się w październiku, to był październik, a dlatego mówię, że na numerze to jest napisane kwiecień. Z tego względu, że już my w kwietniu byliśmy w sumie z wszystkim gotowi, tak jak miał się planowo wtedy ten festiwal odbywać. Nawet numer był wydrukowany, zdaje się. Mieliśmy już wszystko mieliśmy pospinane. Już wtedy trwała pandemia. Imprezy były odwoływane, ale my postanowiliśmy, że skoro my byliśmy gotowi i to zostajemy przy tym miesiącu, który był planowany, jako że numer miał się ukazać. Robiliśmy to po prostu tak, jak myśmy od początku zamierzali. Tak, o ile dobrze pamiętam, to jeszcze
pomogło to, że dostaliśmy dotację na ten numer, więc mogliśmy jakby zapromować Toruń w Poznaniu. No ale przez pandemię w następnych latach nie było już tak łatwo i dotacji nie dostaliśmy. Ale no, impreza nam się na tyle spodobała, że chcemy uczestniczyć w niej dalej i Biblioteka Poznańska wydaje no, różne komiksy i oni drukują właśnie samodzielnie rzeczy, a my przyjeżdżamy już ze swoim magazynem. Samodzielnie. Tak, my sami właśnie drukiem. Pewnie też jakby no, kluczowe jest to, że chcemy zachować ten format, żeby to był jednak tak, jak to wydajemy my, a tam biblioteka drukuje w innym formacie, więc też z tego względu. No i mam nadzieję, że będziemy kontynuować w tej akcji, bo no, rozdawanie komiksów jest bardzo, bardzo przyjemne i mam nadzieję, że będziemy to robić tak długo, aż nam starczy miejsca na okładce na dodawanie kolejnych zer. Mhm. Dobrze. To moje ostatnie pytanie do was. Powiedzcie, jakie macie plany na przyszłość? Jakie plany na przyszłość ma akt? Ponieważ 30 numer podwyższył tutaj poprzeczkę. Piękną galerią. Więcej jest stron. Czy utrzymacie tę tendencję? Czy będziecie chcieli, żeby akt był grubszy? Z właśnie z taką galerią, może troszeczkę inną, a może nawet nie wiem, czy jest dostępny na przykład w PDF-ie, czy na przykład przyszłość byłaby w właśnie wersji elektronicznej. Macie jakieś gdzieś tam zapisane takie plany? Co dalej? Numer 31. Można się spodziewać, że będą do niego dołączane karty pocztowe, bo to też jest nasza tradycja przy okazji grudniowego numeru. Utrzymamy na pewno utrzymamy dany format. To A4 na pewno będzie ten, ale raczej nie planujemy już takiego grubego numeru, przynajmniej nie najbliższy. Więc nie zdradzę. Mhm. 70 stron to jest chyba limit, który drukarz powiedział, że jest taki, po prostu jest źle wtedy to wygląda, jak jest zszywane, powinno być klejone i powinniśmy robić więcej niż 80 stron, więc te 84 już jest tak na granicy. Mhm. Ja jeszcze powiem, że na pewno wersji cyfrowej nie będzie. Mhm. A jestem za tym, żeby była cyfrowa. O właśnie, są podzielone głosy. Mhm. To jeszcze o jedno się zapytam w takim razie. O cenę numeru, ponieważ czy ceny numerów przyszłych, bo wiecie, w dobie jednak rosnących cen papieru też pewnie to może się wiązać, iż akt, bo akt 30, przypomnijcie, ile dałem? 40 zł, prawda? 40 zł kosztował. 40 zł u nas kosztuje, tak? Mm-hmm, tak. Wcześniejsze kosztowały 35? No, tutaj jeszcze dodam, że numer 30 ma naprawdę rekordową ilość stron, jeśli chodzi o kolorowe. Tak. No niestety kolor najwięcej kosztuje, jeśli chodzi, trochę podbija cenę. Więc jakbyśmy się po prostu tu... No nie, jakbyśmy... Bo możemy przecież wydrukować kolorowe komiksy w odcieniach szarości, to nie jest jakiś problem, ale szkoda nam. Oczywiście. A nam jednak autorzy napracują się nad tym kolorem i a nam potem tego... wykorzystać. Także po prostu tutaj oczywiście podrożał troszeczkę druk, ale numer ten jest trochę, jeśli chodzi o cenę, to podbiła ilość kolorowych stron. Mhm. Patrząc na to, ile są sprzedawane inne niezależne komiksy, to bardzo tanio mi się wydaje. Już dodam, że... Nawet z Krzyśkiem chwilkę rozmawialiśmy, nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale tak przed tym spotkaniem tak rozmawialiśmy, żeby na przykład celować, żeby akt kosztował około 30 zł. Może zmniejszyć ilość stron, może zmniejszyć ilość koloru, ale tak, żeby troszeczkę spuścić ceny. No tak, na pewno by się to wiązało z mniejszą ilością stron i pewnie także przez to mniejsza ilość stron kolorowych, ale to jest na razie taki wstępny pomysł, zobaczymy co z tego wyjdzie, bo
czy może ewoluować. Tak, pieśń przyszłości. Ale ten grudniowy, czy o grudniowym już wiecie, jaka będzie ilość stron, jaka będzie cena? Tak? Czy jeszcze nie? No nie, Sylwek, to wtedy, powiem ci dopiero wtedy, kiedy będę miał już pracę nadesłane. Przepraszam, nawet wtedy ci nie powiem, ponieważ dopiero ocenię dowiaduję się tak naprawdę w momencie, kiedy przychodzi to do płacenia w drukarni. Także no, na razie to jest lotne. Papier chyba mi się wydaje, że nie jest już tak ciężko dostępny, przynajmniej ten, z którego my korzystamy. Więc tutaj jeśli chodzi o dostępność papieru i jego cenę, to mi się wydaje, że już nie powinno to i szaleństwo. Mhm. Ja też muszę... Że mamy tyle szczęścia, że drukarz, u którego drukujemy, można się po prostu z nim dogadać i idzie nam na rękę. Drukuje właśnie w taki hybrydowy sposób, jak się to usłyszałem, to nazwę, czyli trochę czarno-białych stron, trochę kolorowych. I też jest dosyć tani. Jest takie, kiedyś powiedziałem, mojemu koledze, za ile to u niego może, u tego drukarza może wydrukować jakąś planszę 70x100. Kolega był zszokowany, że co my tam mu robimy, że on tak tanio nam drukuje. Mhm. No tak, ale znamy się już z nim tyle czasu, to też troszeczkę inna stopa jest, nie? Że po prostu no to już jest taka stopa przyjacielska. Bo od numeru 8 z jednym małym wyjątkiem wszystkie pozostałe wyszły z jednej drukarni. Mhm. Super, dzięki. No, ostatnie pytanie z mojej strony akurat. Jakie wy komiksy czytacie, jakie komiksy polecacie? Czytam dużo zinów. No i tutaj bym najbardziej polecił, ale ja praktycznie lubię wszystkie komiksy, wszystkie gatunki i w każdym znajduję coś dla siebie wartego przeczytania. To podczas spotkań, jakie przynajmniej raz w miesiącu staramy się utrzymywać, bo mamy taki stały punkt zebrania, że polecamy sobie nawzajem różne rzeczy wartościowe do z którymi się można zapoznać. No i jeśli chodzi o rzeczy pozazinowe, to przyznaję, że często sugeruję się radami kolegów. No i wtedy mam mniejsze ryzyko, że się sparzę na czymś, prawda? Jeśli już wiem więcej, czego mogę się spodziewać. Że naprawdę no, mam szerokie spektrum zainteresowań komiksowych. Chyba jak miałbym wybrać tak jeden gatunek, to najbardziej to komiksy obyczajowe mnie interesują. Wszystko. To te czytam najchętniej. Ja czytam też dużo różnych komiksów, też ostatnio sporo staroci, także nie jestem na bieżąco z tym, co jest teraz na rynku. Staram się dużo w miarę tych polskich komiksów czytać, żeby znać autorów naszych rodzimych, ale też amerykańskie komiksy, przy czym to głównie te wywodzące się z Vertigo. Ja przeczytałem ostatnio Klopsa, jest to zin, który tworzy Nowacki. Myślę, że takie ostatnie rzeczy, które czytam, to są właśnie trochę zinowe, trochę krótka forma. Takie, nie wiem, jak to być, lekkie komiksy, takie nie... Znaczy treści mogą być poważne, ale nie zobowiązujące, że nie jest to jakaś długa seria, w której trzeba utonąć. Ale oprócz tego wszystkiego jestem wielkim fanem Kajby i Kokosza i nie mogę się teraz doczekać, kiedy będę mógł sobie przeczytać, już powinienem jako fan Kajby i Kokosza przeczytać, czy mieć go w domu, coś, romanse i rozruby chyba jakoś to się nazywa, ta nowa część rysowana przez wielu twórców, napisana przez Maćka Kurę. A myślałem, że powiesz, że nie możesz się doczekać, aż zrobisz swoją własną wystawę zbiorów Wojowita. Tak, jest to temat, który przewija się od jakiegoś czasu, bo zbieram rysunki różnych twórców z Wojowitem. Jest to bohater z serii Kajko i Kokosz i postanowiłem, że jak będę miał 20 tych rysunków,
to zrobię u mnie w domu wystawę, a jak będę miał ich 50, to zrobię tą wystawę tych rysunków w ruinach zamku Przyrzackiego w Toruniu. Nie wiem, czy mi się uda, to tylko takie plany. Trzymamy kciuki. Piotr jest skromny i nie wspomni nawet o tym, że ma też związek z serią teraz tych nowych opowieści Kajka i Kokosza. Taki związek, że zaprojektował font na bazie odręcznego pisma Janusza Chrysty. Także choćby tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę na to, co Piotr robi, oprócz oczywiście składania aktu, rysowania do niego i wydawania albumów z grabarzem, opowieści grabarza. Książek, o jeny, i wystaw, między innymi przecież także wystawy, które odbywały się w tym roku i w zeszłych latach. Łodzi jest ich współautorem, także tutaj przez skromność Piotrek nawet o tym nie wspomni. Co mówię? Tak. No też prawda. Ale... Niestety nic nie słychać. Tylko ruch warg. Nie, no jeszcze z takich rzeczy ważnych, z którą grupa ma związek, jest no po pierwsze festiwal Dwutakt, przy czym to jest bardziej dziecko Wojtka Łowickiego i Tomasza Marciniaka, no ale Wojtek Łowicki się tym zajmuje głównie. I przy okazji festiwalu jest też konkurs na nagrodę imienia Tomasza Marciniaka. Jest to nagradzany najlepszy artykuł dotyczący komiksu. Konkurs jest zorganizowany przez naszego kolegę Michała Siromskiego. Jest zebrane jury konkursowe, wybierają właśnie z nadesłanych prac właśnie ten najlepszy artykuł i to jest o tyle ciekawe właśnie, że są to artykuły, które się niekoniecznie pojawiają w prasie komiksowej, tylko na przykład w magazynach dotyczących literatury, czy też są nadsyłane prace magisterskie, więc są tam najróżniejsze artykuły. No i właśnie fajnie, bo w tym roku udało się zebrać 20 artykułów, które były wyróżnione na przestrzeni 5 lat, od kiedy konkurs istnieje i zostały właśnie zebrane w tej książce i jest to świetna lektura, bo są tam najróżniejsze artykuły dotyczące komiksu. Książka wygląda, jest taka gruba, jest to cegła. Czy ja się nie mylę, czy tam Zwyrkę stworzyła okładkę? Okładkę stworzyła Zwyrkę, dokładnie. Czyli dla fanów Zwyrkę jest niezła gratka. Mhm. Też wewnątrz jej ilustracja. Bardzo dobrze, że też pokazujecie tę książkę. Tak, którą można kupić? Zacząłem opowiadać o Piotrze, ale w sumie chciałem jeszcze nadmienić, że Akt to nie tylko grupa komiksowa i nie tylko wydawanie własnego magazynu, ale zajmujemy się jeszcze wieloma innymi rzeczami związanymi z komiksem. Tutaj między innymi wystawy. Jedna była już dzisiaj omawiana. Ale także osoby z grupy właśnie między innymi uczestniczą w organizacji festiwalu Dwutakt. Prowadzimy prelekcje komiksowe, warsztaty. Także tej naszej działalności oprócz magazynu jeszcze jest troszeczkę więcej. Ja polecam albumy Piotra, albumy Zwyrkę. Też może niedługo się pojawić album z komiksami Jaro, który właśnie chyba u nas jako w pierwsze miejsce, w którym pokazał swojego Biniobila kontynuację zatwierdzoną przez spadkobierców Jerzego Wróblewskiego. Więc to też będzie gratka. I kolejni autorzy, przecież Grzegorz też wydaje swoje albumiki, więc nasze stoisko na festiwalach jest coraz obszerniejsze. Tak, ja za swojej strony prosiłbym o wznowienie zbioru komiksów Biniobila Jaro, bo kilka lat temu pojawiło się w takim ograniczonym nakładzie i oczywiście szybko się wysprzedało. Ja z Łukaszem wspólnie recenzowaliśmy przepiękne wykonanie wznowienia Biniobila.
I dzięki temu też i poznaliśmy twórczość Jaro, ale no, tak chciałbym zobaczyć właśnie tamte wszystkie historie Biniobila. No niestety nie ma takiej możliwości. Jest chyba dosyć duża szansa, że to zostanie wydane. Pewnie w zmienionej formie, ale już oficjalnie. Przez duże wydawnictwo. Tak, ale jeszcze w planach jest komiks Krzyśka Otorowskiego, który może już w tym roku będzie wydany. Jeśli nie w tym, to na pewno. Także oczywiście autorzy, którzy u nas się pojawiają, oczywiście także publikują z własnym sumptem swoje albumy. Tak właśnie. Dobrze, więc serdecznie Wam dziękuję za to spotkanie, za godzinną rozmowę i tak, i gratuluję doczekaliśmy się 30 numeru. No niestety ja mam tylko 3, ale lepiej późno niż wcale i tutaj z wielką, wielką ochotą czekam na kolejne numery i powiem też, przyznam się, że nie tylko jestem szczęśliwy, ale też i dumny, że spotkałem się właśnie z wami, osobami odpowiedzialnymi właśnie za taki magazyn, za takie czasopismo, które propaguje czytelnictwo, propaguje komiks, propaguje sztukę, propaguje publicystykę. Po prostu jest to bardzo wysoki, jak nie najwyższy poziom właśnie magazynów poświęconych komiksom i nie tylko komiksom właśnie w Polsce. Więc serdecznie dziękuję Krzysztofowi Chórskiemu, Michałowi Gasewiczowi i Piotrowi Wojciechowskiemu, którzy byli wraz ze mną i z Łukaszem i wspólnie rozmawialiśmy. Dziękuję Wam. Dziękujemy bardzo za zaproszenie, za to, że mogliśmy u Was poopowiadać o naszej pracy, naszym magazynie. Ja pozdrawiam serdecznie. Dzięki, pozdrawiam. Dzięki, pozdrawiam. Ja od siebie dodam, że fajnie było mieć możliwość wszystkich Was tylko zobaczyć i porozmawiać na temat aktu i nie tylko. Dzięki. Dzięki, Łukasz. I mam nadzieję, że to nie jedyny raz, że jeszcze się zobaczymy kiedyś. Tak. Fantastycznie. Do zobaczenia. Cześć, cześć.